Hej, cześć, witajcie, ja jestem wasz ulubiony Jupiter Pan Burza. Dzisiaj pójdziemy sobie na pewno po drzwi, może pójdziemy nawet do kopalni, żeby jakieś chociaż żelazne itemki mieć. Zostaw łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem. Mamy niby 4 żelaza, ale wiecie, przydadzą się jakby więcej trochę itemków żelaznych, chociaż set diamentowy na przykład. Ale najpierw sobie po prostu zrobimy może... Nie, najpierw na pewno się prześpimy, bo jak widzicie robi się noc. Pójdziemy sobie najpierw po drzwi, wy pewnie będziecie mieć z tego timelapsa, pewnie jedno sobie drzewo zatnę. Więc zrobimy sobie siekierkę, cyk, cyk, weźmiemy to. To mi się będzie przepalać, w sensie już tego jakby nie potrzebuję, ale zrobię sobie jeszcze... Jeszcze niech mi się w sumie przepala, bo wiecie, później będę potrzebował i tak jakoś... W razie czego biorę łóżko, jakbym coś totalnego, fajnego spotkał, więc... Że w sensie jakbym nie mógł wrócić do domu. Może jeszcze w ogóle te kwiaty kiedyś pozbieramy, bo one na pewno by mi się przydały w różnych kolorach rzeczy, co nie? Dobra, a i wy właśnie możecie jeszcze widzieć, że taka trawa jest trochę ładniejsza, w sensie, że te bloki są takie zrobione. Aha, w ogóle nie, w tej wiosce byliśmy, dobra, nieważne, jestem głupi. Teraz pytanie, w którą to było stronę? Chyba gdzieś tam. Dobra, no to wy po prostu na początek odcinka chciałem... Widziałem tam jakiś komentarz, że chcieliście timelapsa, więc po prostu robię wam timelapsa, jak sobie idę po drzewo. Dobra, widzowie, jak widzicie, jestem już... szczerze to nawet bym sobie takie drzewo jedno ściął. Bo wiecie, drewna nigdy nie za dużo, więc sobie zetkniemy takie jedno, może nawet taką, ale nie, w sumie brzuski to. Chyba brzozy tam mam. Właściwie nie wiem w takim razie, po co ścinałem. Ale my jesteśmy, jak w razie czego to chodziło mi, po co ścinałem to drzewo. I właśnie po tutaj, po to jesteśmy, żeby sobie zebrać oto ciemny, ciemnodębowy pień, tak dokładnie. I tutaj nie wiem, czy nie ma grzybów w tym lesie. Więc jeżeli by były grzyby, to nawet można by było ten. No właśnie, chyba tu są grzyby. O, właśnie tu. Są grzybki takie, więc w sumie to koks. Bo dlaczego miałoby być nie koks? No nie wiem, w sensie takie chyba jedno drzewo wystarczy. No w ogóle mam jeszcze troszkę... Nie, no mam jeszcze jedną siekierkę, starczy mi na pewno. Jedno drzewo właściwie mi wystarczy, a wcale nie mam aż tak tutaj daleko, to jest dosłownie minuta drogi. No może dwie. Więc po prostu kiedyś tutaj przyjdę, jak będę potrzebował. Na razie tak około staka z tego drzewa będę mieć, może pół. Zobaczymy. Uwaga, zbierzmy. No około 40 będę mieć tych sztuk. Więc myślę, że to nie jest zły wynik. No, tak naprawdę to w ogóle mogę sobie sadzonkę tego drzewa wziąć. A właściwie 4 sadzonki, bo to się chyba z 4 robi to drzewo. Ale nie, no w sumie... Ja sobie stąd idę, widzimy się na miejscu w bazie, już teraz bez timelapsa. Widzowie, jak widzicie, jestem już w bazie. Zrobimy sobie z tego drzwi, jak nie wiedzieliście... ta skrzynka wyszła. Jak nie wiedzieliście, że byłem tam po drzwi, to już wiecie. Tutaj możemy sobie zrobić coś w typu... Coś takiego. A, w sumie tu jeszcze nie mam granitu. Mam granit w skrzynce? Znaczy andezyt. Nie, to jest tak, wypolerowany andezyt, więc tu sobie położymy. Granit jest chyba ciemny w ogóle, więc co ja gadam. Dobra, odłożymy to sobie tutaj. Ta, po co ja tyle drewna ścinałem, nie wiem, ale to drewno jest ładne. Jak widzicie, tyle nam się przepaliło. A, i właśnie, wielko pomna chwila, stawiamy drzwi. Dobra, więc drzwi są gotowe. I myślę, że teraz... O ja, ile ja tego chleba mam. Jojojo. Będziemy na pewno chcieli zrobić farmę... Na pewno sobie odłożę trochę tego chleba jeszcze. Po co ja mam chodzić tyle, jak później zginę i ten. Dobra, no to... O, oj. Chodź tu do mnie, dobra. Także tak to wygląda. Tu mamy taki fajny bruk. Jeżeli byście na przykład chcieli, mogę na przykład zrobić tutaj taki znak pioruna na przykład na tej górze, wyrównać to jakoś i na przykład, nie wiem, zrobić tu kiedyś diamentową ścianę i na przykład złoty znak pioruna. Nie, no żartuję oczywiście, bo to by było tak drogie, że masakra. I niepotrzebne totalnie, ale... byłoby to nawet git, no nie? Dobra, no to co teraz możemy zrobić? Ja bym w sumie mógł zrobić pierwszy punkt widokowy. Albo nie, właśnie, pójdziemy sobie do kopalni. Trzeba się jakoś przygotować porządnie. Cyk, 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 cyk. Dobra, widzowie, zrobimy to tak i teraz ja bym chciał wiedzieć, zniszczmy to. O, dobra, jest, działa mi to. Ogólnie chodzi mi głównie o to, bo teraz sobie Fulbrighta wyłączyłem,
żeby to jakoś wyglądało, żeby te cienie były git, że po prostu wezmę sobie podnie do ręki i pójdziemy na dół. Co ja potrzebuję? Głównie na pewno drewno, bo później bym znalazł żelazo i ten, więc sobie weźmiemy jeden crafting, trochę drewna, mam na myśli trochę więcej drewna. Dlaczego ja wyrzucam to drewno? No dobra, w sumie 5 może być. Przetworzymy to sobie na deski. No i myślę, że takim zestawieniem można chyba iść już do kopalni, no nie ma chyba żadnego problemu. To sobie zostawię, siekierka do bicia mobków. W sumie zróbmy sobie mieczyk. Aha, postawiłem tam południe, jestem mądry. Albo... Kurde. 1, 2, 3. No. Dobra, kurde. Głupi jestem i tyle. Dobra, zostawiamy niepotrzebne rzeczy tu. Kamień myślę, że do zrobienia piecyka sobie... Albo dobra, wezmę sobie piecyk po prostu. Żeby później nie kopać specjalnie kobla, jak znajdę jakiegoś cave'a. No i łóżko oczywiście standardowo. Można iść, więc widzimy się po prostu w kopalni. Widzowie, mamy problem, ponieważ mówiłem, że jestem idiotem i postawiłem tą pochodnię i nie wziąłem, więc widzimy się już teraz naprawdę w kopalni. Dobra, widzowie, jak widzicie, już tam się robi noc, więc chyba zaraz sobie spać pójdę, ale o dziwo to, znalazłem tylko i wyłącznie tu żelazo, więc zaraz sobie je wykopiemy, ale najpierw zrobię tu miejsce na łóżko, cyk, cyk, no i idziemy spać. Także myślę, że zaraz wykopiemy to żelazo, zrobimy sobie jakiś żelazny kilofik, żeby do... No, znajdę diamenty, to nie będzie chyba jakiś problem. Aha. Dobra, jednak jestem IQ 200. Tak, normalnie. Znalazłem żelazo i mam dużo IQ, no. O kurde, jednak dużo tego żelaza jest. Dobra, więc po prostu wykopię sobie żelazo, przetopię, może wam nawet zrobię z przepalania żelaza timelapse. To jest bardzo dobry pomysł, więc widzimy się na timelapse z żelaza. Widzowie, nie mam czym tego przepalić, nie zrobię wam timelapse'a. Trzeba znaleźć węgiel najpierw, więc kopiemy się. Widzowie, kolejny kilo wpadł, a nie znalazłem nic. To się nie kopi się jakoś bardzo długo, ale wiecie. Kamiennym to idzie tak wolno, że masakra. Jakbym teraz wziął do ręki jakiś 5-3-3, to oja. Chciałabym co takim kilofem naprawdę pokopać. Widzowie, jest węgiel, 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 więc koks totalny. Nie wiem, czy na tej wersji się powinno rzeczywiście kopać, bo nawet redstone'a tu jeszcze nie znalazłem, więc nie wiem, czy zaraz nie pójdę na inną wersję, ale no, wykopmy sobie ten, nie no, nie, chyba nie pójdę na inną wersję. Zacząłem, mam shadery, właściwie nie shadery, ale po prostu mam już ustawione na tym optwajnie wszystko, więc zostanę chyba tu. Szybko przejdziemy sobie tu i timelapse przepalania żelaza. Zostaw łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem. Dobra, widzowie, przepaliło się, jak widzicie. Zrobimy sobie z tego na pewno na razie kill off. Na razie nie mam zamiaru robić jakiegoś tam smętnego, nie wiem, seta, po co. Cyk, zrobimy sobie 2 kill offy. Które damy sobie mniej więcej tutaj. Na pewno będę chciał te kamieniaste sobie zużyć, no ale wiecie. Dobra, niech ten piec sobie w sumie pracuje, my idziemy na koniec i kopiemy. Widzowie, zmieniam zdanie, jednak wolę chyba kopać żelaznymi. Patrzcie, jak to fajnie kopię. Wungiel, fajna rzecz. Nie no, ale tak serio, czym ten wungiel jest odwrócony XD? Widzowie, znalazłem cave'a, gdzie jest creeper i widziałem chyba albo coś fajnego, albo coś fajnego. Dobra, creeper nie wybucha. O Jezu, czemu ja ciebie nie hitnąłem? O kurde! Dobra, wybuchnąłeś, trudno. Co my tu mamy? Mamy na pewno mineshafta, to się chyba tak zwie po angielsku. 2 creeperki, złoto. Dobra, najpierw to, przede wszystkim to. Resztą zajmiemy się zaraz. Przede wszystkim chcę... O dobra, drugi wybuchnął. Drewno wybuchło, fajnie. Dobra, chyba se... Zbieram tory. To na pewno zbiorę. Tam nie idę, bo nie chcę zdechnąć. Pozbieramy sobie jeszcze te tory, żebym później się nie zgubił, bo by było trochę słabo. Okej. Okay. Zombie się ma. Creeper wybuchnij sobie na spokojnie, my się znamy. Dobra. Kurde, dużej się tu respi. Oni tu spawnera nie mają? No wydaje mi się, że mają. Czemu mnie tak mocno bijesz? Dobra, jest git. Tu jest whetstone, kuipeł. Ciebie kuiperze może zostawię, my się dogadamy, nie? Ja się nie chcę bić. Dobra, w sumie to sobie wykopię kamiennym kilofem. Wiecie, trzeba je na coś służyć. No, kolejny gówniak, no. Dobra.
Chodźmy sobie szybko, zjem sobie jeszcze jedno mięsko. Czy... dobra, nieważne. Po prostu ja chcę znaleźć jakąś fajną rzecz. Tą rzeczą albo są diaksy, albo coś takiego. Wykopmy sobie... Ta, nie, dobra, myślałem, że dwie rudy złota. A to jest chyba nawet 8... 10 to było? No to nice. 10 to jest git. 10, no. Dobra. Kolejny zombie. Szkieletów nienawidzę, kurde. One są gorsze od creeperów. Kolejny lapis. Ale serio, diaksów nawet nie ma? X-ray, nie, no żartuję. Nie odpalamy takich rzeczy. Ty, ale przecież nic nie ma. Pest nic nie ma. Kolejny mineshaft. Cavior, który jest też mój poziom. A, no to się nie dziwię, czemu diaksów nie ma. Zejdźmy sobie bardziej na dół. Tak, 27 teraz jesteśmy, to... Tutaj, od 16 są, z tego co wiem, diaksy, to tutaj możemy zejść. Aha. O, to poszedłem. Niczym na... nie wiem na co. Ale daleko zaszedłem, muszę się przyznać. Dobra. Szczerze to ten mindset jest trochę za... wysoko. No dobra. Nie wiem, czy nie kopać dalej, albo nie wiem. Tutaj chyba skręcę, wiecie? Tutaj po prostu se skręcę i skręcę w fajną... Gdzie moja pochodnia? Dobra, robimy nową pochodnię. Dziwne, że w ogóle się nie skapnąłem, że tej pochodni nie ma, okej. Tutaj po prostu se skręcę i to chyba, czekajcie, raz, dwa, trzy żeby było i tu się kopiemy w takim razie. I takim sposobem powinienem jakieś diaksy znaleźć, a jak nie, to nie fart. No tak bywa po prostu w życiu. Więc kopiemy tutaj. Widzowie, stało się, znalazłem diamenty, 4 vein, tak, okej, okay, rozumiem. Ale w sumie 4 to nie jest najgorsza liczba, w sensie chciałbym na przykład 5, bo wtedy mam i na kill off, i na przykład na enchant. Ale wiecie, szukamy dalej. Wykopiemy sobie kolejne żelazo przede wszystkim i pójdę sobie jeszcze raz przepalić, już nie będę wam chyba pokazywał timelapsa z tego, bo to już... Wiecie, jakie to jest dla mnie nudne, po prostu chyba nie. Także ja sobie po prostu... przepalę. Tu akurat byłem blisko moich schodków, tam gdzie miałem crafting i o tutaj, jak widzicie. Więc sobie tutaj po prostu cyk i przepalimy sobie to, żeby zrobić sobie kolejne 2 kilofy. No i nie wiem, wywalę sobie jeszcze syf przy okazji. Widzowie, zmieniłem poziom kopania na około... Znaczy, no po prostu kratkę niżej kopię, bo wydaje mi się, że chyba będzie lepiej. Właśnie trafiłem na gravel. Jeszcze przez całą moją drogę nie trafiłem na gravel, tak by the way. No i nie wiem, kopię sobie cały czas takie tunele. I znalazłem tylko hojne 4 diamenty. Dobra, w ogóle wywalmy sobie syf. Tak, cały czas, w ogóle ostatnio, bo też widzieliście, jak wywalam syf. I teraz macie dowód, ile ja tego naprawdę syfu kopię, nie? Trochę tego jest. Na pewno nas stać na żelaznego seta, którego sobie zrobię po powrocie do domu. Ja ten odcinek nagrywam, uwaga, 39 minut. Przez 30 minut plus minus kopania, może trochę mniej, powiedzmy 25, znalazłem 4 diamenty. To, no, powiem, dobry wynik. Dobry wynik. Nie wiem, czy by się bardziej po cave'ach nie opłacało szukać, tak szczerze. Ale już trudno się mówi, po prostu dokończę ten jeden tunel i wracam do domu. Widzę, wy złoto mamy tutaj, o... No, tak szczerze, to złoto to jest jedyne, co spotykam fajnego. Bo wiecie, ze złota można różne fajne rzeczy porobić. O, nawet dużo tego złota tu się akurat trafiło. Nawet koks. O ja, tylko szkoda, że no właśnie. No właśnie, szkoda, że nic nie spotykam. No kurde, mogłoby być trochę lepiej, no nie powiem, no. No świat mnie trochę nie lubi, minecraftowy. Nie powiem. Dokończę ten tunel, pójdę przepalać. Widzimy się albo jak będą diaksy, albo w bazie. Widzowie, słyszę, że jest burza na dworze. Więc wiecie co, ja to po prostu zrobię? Mam łóżko przy sobie, więc idziemy spać. Let's go!
Dobra widzowie, lecimy dalej, wyspałem się, lecimy. Au. Widzowie, jak widać nic nie znalazłem, koks totalny, no nie? Dobra, po prostu widzimy się w bazie. Widzowie, jestem w domu u siebie najlepiej, bo nie trzeba szukać diamentów, które jak zwykle męczą, jak się je szuka, także zrobimy sobie z tego bloczki, dam sobie do przepalania i kończymy odcinek, po prostu w następnym odcinku zobaczycie, co się zmieniło, może w następnym odcinku seta będę mieć, bo już teraz chyba zbytnio czasu nie mam, więc po prostu, chociaż chyba mam jeszcze czas, kurde. Dobra, więc damy sobie tu szybko po 8, rozdzielimy sobie to na 3 piecyki, raz, dwa i tu może tak 3, tutaj też tak 3 i tutaj damy resztę, także niech się przepala, ten syf będę musiał z mojego ekwipunku wywalić i widzimy się już, jak będę w całym secie. To jest miejsce, gdzie wywala się rzeczy. Jak widzicie, otoczyłem sobie to koblem, bo ładnie wygląda. Tu będziemy wyrzucać wszelkie brudy. Widzowie, z tego co obliczyłem, powinno już być, więc wyciągamy sobie cyk, 14, mamy 22, no to jeszcze to i to, albo to. No, chyba to będzie szybciej, więc wezmę sobie to i robimy całego seta i żegnam się z wami. Otóż zaraz, więc widzimy się, jak zrobię seta. Dobra, widzowie, jak widzicie, mam secika, cyk, 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 cyk i żegnam się z wami właśnie bardzo teraz serdecznie. Zostaw suba i w ogóle ja się z wami żegnam, siema, do jutra albo do kiedyś.